Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałbym teraz pokazać, w jaki sposób można zanimować obiekt tak, aby poruszał się po trajektorii przypominającej ósemkę. Oczywiście wykorzystamy do tego znowuż znane nam już krzywe ruchu. A więc, aby to był jakiś sensowny ruch, dodam na początku do sceny stożek. Tym razem będziemy kręcili stożkiem. Jakkolwiek bądź może się to wydawać zabawne. No i teraz tak, ten stożek niech sobie stoi na środku w takim powiększeniu siatki. Przełączę się teraz do widoku animacji. Ustawię sobie edytory tak, aby zajmowały optymalną ilość miejsca. A następnie będziemy animowali ruch tego stożka. Myślę, że tu jest ta graniczna skala siatki. No i teraz możemy śmiało zaczynać. Oczywiście zacznijmy od położenia, które będzie w pewien sposób wychylone. Niech to będzie położenie na przykład minus 6. Dodaję w tym położeniu w klatce pierwszej, czy też w klatce zerowej, tak jak u mnie w konfiguracji, to jest klucz na współrzędną x-ową i w tym momencie na współrzędną z-ową. W tym momencie mam tutaj dwa parametry, ale będę chciał tak, żeby ten stożek się obracał. To dodamy sobie później i to będzie zmiana na współrzędnej y-owej dotyczącej obrotu. Teraz załóżmy, że ten stożek będzie przez 40 klatek zmierzał przez maksymalne wychylenie, któreś w tym miejscu do punktu środkowego, a więc przesunę go do punktu środkowego i ustawię sobie położenie na x oraz na y, ponieważ to ma być ruch po ósemce, czyli po takiej trajektorii mniej więcej. Okay. I teraz w klatce załóżmy, że będzie to klatka 80. Nasz stożek powinien, zaraz sprawdzę, mam tutaj klacz, dobrze, mam klucze. W klatce 80 stożek powinien znaleźć się w miejscu na przykład takim, bo zdaje się, że tu mieliśmy położenie minus 6, potem jest położenie 0,0, w klatce 80 musi być położenie plus 6, po to, aby nasz ruch był symetryczny. A więc znowuż dodaję tutaj klatki kluczowe. Bam. No i teraz nasz ruch powinien kontynuować w drugą stronę, a więc znowuż powinien dojść do położenia 0. Będzie to miało miejsce w klatce 120, a więc ustawiam go, dodaję klatki kluczowe, a potem w klatce 160 znowuż będziemy mieli stożek w punkcie wyjścia. A więc będzie to położenie minus 6, 0, jeżeli mówimy o współrzędnych na x oraz na z. Teraz mogę już wygumkować tą moją trajektorię, którą tutaj miałem. No i nasz ruch wygląda w chwili obecnej tak. Nie jest może jakoś szczególnie interesujący. Ok, Jelly Pencil wyrzucę, żeby nie przeszkadzał nam wykres. Ale to jest początek. I teraz mamy już zbudowaną jakby trajektorię na osi x, a na osi z tę trajektorię trzeba będzie poprawić. Ale teraz tak, ponieważ tutaj zaczyna się na osi czasu nasz ruch i on będzie trwał do klatki 40 i od razu będziemy w punkcie takim węzłowym, to te współrzędne, które tutaj są, muszą takie zostać. Natomiast w połowie tej odległości, w klatce 20, załóżmy, że stożek będzie zasuwał po takim łuku, w związku z tym on znajdzie się w szczytowej części trajektorii na osi z i to będzie trajektoria, którą możemy ustawić w ten sposób. I teraz dodaję klucz tylko i wyłącznie na oś z, a więc naciskam tutaj i, aby dodać klucz. To jest troszeczkę inny sposób tworzenia animacji niż na przykład przy ruchu kołowym, tam gdzie zawsze kluczowaliśmy obie pary parametrów naraz. Tutaj robimy to tylko w tym momencie. No i teraz przesuwam się do położenia równowagowego w klatce 40 i do klatki 60, aby ustawić maksymalne wychylenie na osi z na minus 3. A później ten cały proces się będzie powtarzał. Wracając, ten stożek będzie z kolei w maksymalnym położeniu 3, a więc znowuż go kluczuję i później w klatce 140 będzie minimalne wychylenie tuż przed powrotem do pozycji początkowej minus 3. I teraz będziemy mieli stożek tutaj. Nasz ruch wygląda w chwili obecnej o tak. A więc mamy już zbliżony ruch do ósemki. Należałoby go oczywiście trochę wyczyścić, spowodować, aby był troszeczkę ładniejszy. To możemy zrobić znowuż usuwając niepotrzebne keyframe. A więc na przykład ten usuniemy, ten i ten, aby wygładzić troszeczkę nasze krzywe. Ten ruch wygląda w chwili obecnej o tak. Jest taki troszeczkę bardziej przyjemny dla oka. No i pozostaje jeszcze wyprostować zachowanie tego stożka w miejscu, w którym on zaczyna i kończy, a więc ograniczę czas trwania animacji do 160 klatek. Zobaczymy, jak teraz się zachowuje tuż przed końcem. Oczywiście jest tu ten punkt zwolnienia, dlatego że oś Z wymaga pewnego stuningowania, można powiedzieć, a więc wciskam Shift E, wybieram Make Cyclic i widzę, że trzeba tą oś Z poprawić, w związku z tym
Ustawiam się tutaj i ten keyframe, który tu mamy, ustawię tak, aby mniej więcej w ten sposób się zachowywał. Może ewentualnie zrobimy to tak. Chodzi o to, aby parabola, którą tutaj mam, była jak najbardziej symetryczna. I widzę, że w tym miejscu przecina się z siatką mniej więcej tak w połowie. Tutaj jest podobne miejsce. To samo zrobię po drugiej stronie. O tutaj. A więc ustawię ten keyframe mniej więcej w takim miejscu, aby uzyskać w miarę symetryczną parabolę. No i oczywiście dla kontroli widzę podczas powtarzania się tego ruchu, jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz ten ruch jest ładnie wygładzony. No i mam wszystko, że tak powiem, płynne. Natomiast trzeba jeszcze dodać obroty tego stożka i mogę to zrobić niezależnie od pozostałych krzywych. Zresztą te obroty będą dosyć spore i momentalnie wyskoczymy poza tę wąską skalę. Tutaj mam skalę od minus 6 do 6, a więc jest to niewielka w sumie odległość i są to dosyć małe krzywe, mało wysokie. Natomiast jeżeli dodam obrót na 90 stopni, to skala rzędu 90 będzie widoczna mniej więcej w takim powiększeniu. No i te moje krzywe będą się chowały gdzieś tam w tej niewielkiej przestrzeni, którą zajmują. A więc dobrze, dodajmy teraz obroty stożka. Na początek ustawiam się w położeniu 0 i w położeniu 0 ten obrót powinien zostać w takiej właśnie postaci, w jakiej jest tutaj. A więc kluczuję położenie na osi Y równa 0. Bam. Teraz stożek powinien wykonać tutaj obrót i w tym miejscu powinien mieć orientację, no jakąś tam. Nie wiem na razie jaką, być może 45 stopni, być może tyle. Być może tyle, to zależy od kąta, w którym go obrócę, ale tu wiem, że powinien być obrócony o 90 stopni, a więc ustawiam taki obrót i nakładam klucz. Teraz, ponieważ nie znam obrotów stożka, który będzie tutaj w środkowej części trajektorii, to wiem na pewno, że tu jego obrót będzie dokładnie taki sam, to będzie obrót 90 stopni, a więc znowuż nakładam klucz w tym miejscu i teraz poprzez przejście przez ten punkt graniczny tutaj jego obrót na pewno będzie z powrotem wynosił 0 stopni. A więc nakładam klucz i cały proces powtarza się symetrycznie, a więc tutaj będzie obrót minus 90. Nakładam klucz. Tutaj będzie podobnie minus 90 stopni. Nakładam klucz i po powrocie do punktu wyjścia stożek będzie miał rotację 0, którą również muszę zakluczować. W tej chwili ruchy tego stożka wyglądają tak. A więc pewna część ruchu już jest zrobiona, pomijając tą środkową część trajektorii. Dodatkowo widzę tu jeszcze pewien błąd. Na osi czasu widać, że wstawiłem nieostrożnie keyframe'a w złe miejsce. Jest to keyframe, który na osi Y znajduje się tutaj. A więc należałoby go przesunąć do położenia... Myślę, że to jest ten keyframe. Tak, trzeba by go było przesunąć do położenia 60 klatek, a więc nacisnę teraz G, X i przesunę go o jedną klatkę. Teraz już jest równiutko. Aby sprawdzić, czy on jest równo, wystarczy wcisnąć klawisz N i zobaczyć, jakie są położenia tego keyframe'a. I widzę, tutaj jest Active Keyframe, to jest ten zaznaczony punkt i widzę, że jest w klatce 60. Mogę to zmienić nawet o wartość ułamkową, ale pozostawię 60. Klawisz N zamyka ten panel. Dobrze, więc teraz nasz ruch wygląda w ten sposób. Został poprawiony i musimy dodać jeszcze rotację w tej części środkowej. A więc zaznaczam spokojnie znowuż całą trajektorię, pomniejszę troszkę okno czasu timelinera i w położeniu pierwszym jest w porządku, w klatce 20 jest w porządku, a w klatce 40 załóżmy, że to jest połowa wychylenia, które mieliśmy poprzednio i stożek zmierza mniej więcej w taką stronę. Tutaj jego kąt wychylania powinien wynosić, no na przykład 135 stopni. Być może 135, ale pamiętajmy, że on zmierza z położenia minus 3, czyli z tego punktu do tego punktu, a więc jest to mniej więcej linia prosta, gdybym tak miał go ustawić. Oczywiście on leci po trajektorii zakrzywionej, ale tu jest punkt przegięcia. W tym momencie powinien mieć dokładnie 135 stopni. Tak czy inaczej, te 135 muszę zakluczować w tym miejscu. Następnie przesuwam się w czasie, aby zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest już trajektoria całkiem ładna. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym stożek dolatuje do kolejnego przecięcia się tej linii środkowej. Tu kąt powinien wynosić znowuż 135 stopni, ale na minus. Zakładam klucz. I to jest cały ruch, który zdefiniowałem. Proszę zobaczyć, jak wygląda teraz trajektoria. To wygląda tak, jakby leciała jakaś malutka rakieta, elegancko. Mogę go także przeskalować na przykład w osi Z, aby był troszeczkę węższy i to powoduje, że jeszcze bardziej przypomina jakąś małą rakietę.
ten sposób można zrobić bardzo prostą animację jakiegoś takiego w miarę prostego ruchu. Ten ruch, który tutaj mam na obrotach, również można wygładzić. Nie potrzebuję niektórych keyframe'ów, na przykład tych, tych, o tych i tych. Jeżeli usunę, krzywe wygładzają się w sposób naturalny. Mogę także usunąć ten środkowy keyframe, ponieważ on mi tą krzywą niepotrzebnie tutaj wykrzywia. Powoduje to, że po takiej korekcie kąt, który jest w tym miejscu, to jest ten kąt środkowy, tak, wynosi nadal 0 stopni, ale na przykład ten kąt, który jest tutaj, no nadal wynosi 135 stopni. W związku z tym wszystko pozostaje tak, jak ustawiłem. Ale cały ruch wygląda znacznie lepiej, ponieważ szybciej skręca na przykład ten stożek w niektórych miejscach, a w niektórych wolniej. Tak to wygląda. No i znowuż jest ten sam problem z ekstrapolacją krzywej, w związku z tym Shift-E, Make Cyclic i pozostaje nam poprawić trajektorię, ustawiając odpowiednio keyframe, na przykład na taką wartość, a tutaj w miejscu, gdzie krzywa się kolejny raz zapętla, na przykład na taką wartość. Uzyskujemy w ten sposób symetryczne parabole mniej lub bardziej i to pomaga zachowaniu symetrii ruchu. Ok, no więc to jest taka prosta zabawa z ustawieniem krzywych. Oczywiście gdybyśmy chcieli, by ten stożek zasuwał nieco dalej na boki, należałoby zmienić rozpiętość zmian na osi Z. Jeżeli kliknę sobie w taką oś, ustawię ją odpowiednio, no to widzę tutaj te moje skrajne wychylenia na osi. Załóżmy, że te wychylenia tutaj wynoszące teraz około 3 i minus 3, chciałbym troszeczkę przeskalować, a więc zaznaczam je i na przykład ustawiam je na wartość minus 6, naciskając G, Y, to będzie wartość minus 6. Ciach. W tym momencie jest tutaj 6, a tutaj będzie miało być minus 6, proszę, tu było dodatnia, a więc G, Y, zjeżdżam do 6. Teraz ten mój ruch odbywa się po takiej o wiele bardziej wypłaszczonej ósemce, no a jednocześnie widać, że obroty niekoniecznie odpowiadają temu, co powinno zaistnieć tutaj, a więc należałoby skorygować odpowiednią oś Y. Pozostawiam to jako ćwiczenie dla moich szanownych słuchaczy. Jeżeli chcecie, możecie spróbować, zobaczycie, że nie jest to wcale takie trudne. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.